i Mateusza Mureckiego, bo tam jest Rubo Fest. Podaj na chwilę telefon. Ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o pana Jacka i Mateusza, to ja ostatnio byłem w ogóle u chłopaków zrobić wywiad, kurwa, powiem ci, to była taka skarbnica, jakby chyba tam się dowiedziałem totalnie jakby wszystkiego, jakby z perspektywy właśnie chłopaków. No pan Jacek gdzieś tam na pewno jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii fejmu. No bo no jest to topowy zadymiarz na pewno, jeżeli chodzi o konferencje, jeżeli chodzi o programy, w których udział bierze jego syn. Jeżeli chodzi o sam konflikt, no to wiadomo, wszystko zweryfikuje Oktagon 15 maja, ale moim zdaniem tutaj bardziej jest konflikt pomiędzy Arkiem a panem Jackiem, niżeli pomiędzy Arkiem a Mateuszem, bo no przecież, kurwa, tajemnicą tutaj nie jest, że za marketing syna odpowiada raczej jego ojciec, bo to on gra pierwsze skrzypce w mediach. Jednak... Kto w ogóle wpadł na pomysł zatrudnienia Mateusza Morańskiego i czy za tym stała